Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka i będzie to osoboniku Pamor1900. Tutaj dobra, czy trade link jest? Jest, konto od 2013 roku. Wejdźmy sobie na twój profil. No i dobra, ostatnio była do wygrania chyba MP7. Dobra, także gratuluję wygranej US1 Mac na odcinku. Proszę cię bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dobra, no już w tym momencie musimy ci jeszcze zaakceptować, albo mi powiadomienia ze Steama nie przychodzą, dlatego... Dobra, nie ma, ale już teraz jest. Więc możesz sobie zaakceptować, gratulacje. Jeszcze Marcelo zaakceptował sobie AWP łapy, także gratulacje. No i widzowie, w tym momencie macie oczywiście ode mnie do wygrania tego skina. A żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcji na kanale u mnie z dzwonkiem oraz w komentarzu. Napiszcie sobie hasło, biorę udział. No i oczywiście klikajcie sobie ten plusik, bo w tym miejscu, jak będziecie używać kodu S1MEC, to dzięki niemu za każde 2 złote wpłacone w tym momencie na CSGO skin z kodem S1MEC macie jeden ticket na koso wartości 1000 złotych, także naprawdę warto sobie wpłacać z kodem S1MEC, oczywiście plus 10% do doładowania oraz 20 na start z kodem S1MEC również macie. No i dobra, w tym momencie jeszcze wam powiem, że macie jeszcze konkursy, nawet tylko jeden konkurs został na USPA za 100 zł, tutaj 15 zł wystarczy, oczywiście czym więcej płacicie, tym większą macie szansę. No tutaj ziomeczek sobie wygrał 2 razy nawet, tak mu się poszczęściło, więc może wam też się poszczęści akurat, to wy wygracie tutaj tego USPA Neonoira za 100. Także oczywiście czym więcej płacicie, tym większą macie szansę. No i może dzisiaj spróbujemy sobie zacząć od tych nowych skrzynek. Tutaj jakbyśmy sobie spróbowali tego barela tutaj. O, no i on kosztuje 552 zł, no ale mamy łącznie około 15% szans tylko na coś dobrego. Czy to się opłaci? Tutaj 4, tutaj 3. Nie, to się nie opłaci, to się totalnie nie opłaci. A Hunter? To rękawiczki, no dobra, spróbujemy sobie, ale mam nadzieję, że wypadną rękawiczki. Bo jak nie, to będzie źle, proszę cię, no niestety nie jest, Mecha Industries tym najdroższym skinem, więc bardzo słabo. Dobra, 4700 zostało, w takim razie no musimy z Case Battle skorzystać. No i może spróbujemy, nie, taka nie, taka nie, 118, tutaj 80, 90, 166, już ciekawiej jest, więc 166 spróbujemy sobie. No i Plug Case 211 zł, dobra, razy 3 również, 1000 zł wydamy sobie, Underdog. Na 3 graczy niech będzie na 3, na 3 graczy dzisiaj. O Jezus, ale mnie ten kaszel męczy, no jak na jak profil jakiegoś ziomka wszedłem przez przypadek. Dobra, to dodamy sobie jakiegoś bota, losowy bot, a już nawet wyszedł, dobra. 1133 zł. Czekoladkę i z pierwsza skrzynia, jest to underdog, więc bardzo dobrze, że nic tam nie leci. Dobra, oby tak po prostu zostało do samego końca, że nie będzie mi nic lecieć, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zobaczymy jeszcze ostatnia skrzynia, która daje mi w tym momencie kałaszka za 85 zł, więc dobrze, żeby tutaj już nic nie leciało. AWP-ka, co to jest za AWP-a? To jest tylko i wyłącznie Pit Viper, więc dobrze. No nie, to jest drogie, to jest drogie, to jest 116 zł, ale oni trafiają AWP, Containment Bridge i bardzo ładne skiny, więc wygram to już na pewno. Nie da się tego przegrać i wygrywamy sobie 1800 zł, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, to w takim razie spróbujemy sobie może M4, nie. Gigabuła Case jest droga, Gigabuła Case jest... Summer Case jest jeszcze troszkę, razy 3. Spróbujemy sobie znowu Underdoga, ale tym razem na 2 graczy. Mam nadzieję, że poleci naszemu przeciwnikowi coś lepszego, bo Toriosso będzie naszym przeciwnikiem dzisiaj. No i zobaczymy, pierwsza bitwa, tutaj pierwsza skrzynka daje mi USPA Oriona, który jest niestety droższy na pewno. Dobra, jeszcze zostały mi 2 skrzynki i przegrywamy sobie to już na pewno. Nie da się tego już wygrać. Gratulacje. Kolejny usporion. Jakby to była bitwa klasyczna, bylibyśmy na proficie 20 zł, ale niestety sobie przegrywamy, więc nie jesteśmy w ogóle na żadnym proficie. 1000 zł za skrzynki. No tutaj są te power upy na buście. Jest jeszcze AK-47, case 50x50, więc zobaczymy, zobaczymy. No pierwsza skrzynia nic nie oddała, druga skrzynia również nic nie oddała. Na razie mamy 50 zł do 20 zł, a koszt bitwy to jest 1000 zł tutaj, więc no na razie nic nie leci.
Zobaczymy, czy może zaraz coś poleci. Nie, no nie poleci, tutaj nic nie ma. Jest puls za 17 zł. No ja pamiętam, jak ten puls chyba kosztował 5 zł, w sensie już tak dawno, dawno temu. Bo to chyba jeden z lepszych, w sensie z pierwszych skinów w ogóle był, a wupka jeszcze na sam koniec za 200 zł, więc wychodzimy na prowadzenie i oby już nic nie trafił, proszę, nic nie traf, no i wygrywamy sobie tą bitwę, tylko że nie jest to profit, jest to minus, jest to 700 zł, więc mamy 2700 zł na istego, no możemy w sumie dołączyć do tej za tysiaka. Tutaj skrzynię za 210 zł, Mystery Case, tutaj jest nawet do dropnięcia haul, tylko że szanse na tego haula są bardzo niskie, bo jest 0,023% szans, więc bardzo, bardzo mało. Atomic Alloy, który kosztuje 300 zł, ja pamiętam ten Atomic Alloy, jak kupowałem chyba za 20 dolarów, coś takiego. Dobra, no nie, no ta AWP Redline mu bardzo dużo daje, same Redline dropi. USP Kill Confirm w tym momencie dla mnie, który jest droższy i żeby już nic nie trafił, proszę, nic nie traf. Taki sam deal, oby taki sam. Taki sam! Wygrywamy to! I mamy w tym momencie 1800 zł, więc bardzo dobrze. 3,5 kafla. Dobra, dobra, więc możemy sobie spróbować jakąś skrzynię może tutaj z tych, czekajcie. Może na tego Dopplerka. 2% razy 3200 zł. Spróbujemy, wydamy. Z nadzieją na to, że coś poleci. I niestety nie leci nic, no było 2% szans na tego Gamma Dopplera za 10 tysięcy złotych, ale niestety nie ma, więc spróbujemy jeszcze raz, proszę, teraz niech poleci, no i nie leci, nie leci, nie leci, więc oho, zostało mi 1000 złotych, no to nieźle się, nieźle zabalowałem, że zostało mi 1000 złotych, no to trzeba spróbować może, no może na kosę w takim razie 4%, tutaj 300 złotych wydamy, zobaczymy, czy może kostka poleci, nie poleci również kostka też. Więc dobra, zobaczymy sobie jeszcze raz, czy może teraz coś lepszego mi poleci. Przeleć, 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 przeleć. Dobrze, Shadow Dagger Sylore za 700 zł. Dobra, mamy w tym momencie 1100. No to jeszcze jedna kosa w tym momencie, jedna kosa, nie ma kos. I nie ma kosy niestety. Więc trzeba chyba zaryzykować, 900 zł, no i to jest już ryzyk fizyk tak naprawdę, bo już nie mamy nic do stracenia. Czekajcie, no to spróbujemy sobie, nie no, za 5000 to nie, ale możemy dwie te mistery na buście, na underdog. Jeżeli dawaliśmy underdoga przez cały odcinek, to może teraz też underdog odda akurat. No i próbujemy, niech będzie, bo ty sam. Proszę, teraz, niech to będzie bitwa, która odda dużo, no i niestety, ale dla niego chyba, no, no chociaż nie, okej, jest to Asimov lepszy, proszę, nic, nic, nie, no już przegrałem na pewno w tym momencie, no jest to jeszcze tym bardziej, bo jest M4 Minimalware w Tetraku, a nie Field Tested, więc 1500 zł jest dla niego, no mogłoby to być moje, ale niestety nie, jest 37 tysięcy, to ja sobie to wydam, 37 300 2 i mamy z tego jeszcze 58 zł, więc z tych 136 zł, czy jest opcja na zrobienie czegoś? No jest, jak najbardziej. Spróbujemy sobie może tak, 44 zł, czy poleci AWP Containment Bridge? Niestety, ale nie. No łącznie 10% szans na trafienie czegokolwiek, więc zobaczymy jeszcze raz, czy może teraz coś poleci, poleci, okej, chyba poleci, tak jest, AWP Hyper Bestia na 2%, 110 zł, dobrze, więc mamy 157, może na kosę. Może na kosę. Na 2% szans. No dobra, spróbuję. Spróbuję. No mam bardzo mało procent szans. Mam bardzo mało procent szans, bo jest to łącznie 8 na cokolwiek. I 4 na kosę. Więc proszę teraz. 90. Dobra, no to spróbuję na 4%. Jeżeli mam taką możliwość, dlaczego mam nie spróbować? Dlaczego nie? 95 zł, proszę. Kosa, 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 kosa. Nie ma kosy. Jest to This is fine chicken. Więc niestety się nie udało dzisiaj nic zrobić, niestety, niestety, ale widzowie, oczywiście klikajcie sobie tutaj plusik, używajcie kodu S1MEC, bo dzięki niemu za każde 2 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEC macie jeden ticket na kasę wartości 1000 zł, oczywiście plus 10% do doładowania oraz 2,10 na start z kodem S1MEC również macie. No i co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku, siemanko!